tegoroczne manewry pozwoliły mi poznać nowe techniki zarówno w pomocy tutaj rannym, jak i pływaniu pontonem, kajakiem czy czymkolwiek innym. Mogłam się tutaj nauczyć wielu rzeczy, poznać nowych przyjaciół. Było cudownie. Dziękuję bardzo. Jest świetnie. Teraz właśnie mieliśmy pozorację. No, przeszliśmy ją w porządku w sumie. No i nie wiem, będzie ciąg dalszy. Zobaczymy, jak będzie. Ale na razie jest bardzo super. Naprawdę. Świetnie. A co mam mówić? Na manewrach jest bardzo fajnie. I dobrze. Odkryłam w sobie wiele nowych umiejętności, typu strzelanie, pływanie. No i na przykład bardzo mi się podobało wszystko, co robiliśmy. Nocne filmy, gra w cichociemnych. No i wszystko było super. Dlaczego tu przyjechałaś? A więc tak, przyjechałam tutaj, ponieważ chciałam... Tak, szkolić swoje umiejętności oraz je doskonalić i spędzić czas z moimi przyjaciółmi i poznać wielu nowych osób. Myślę, że strzelanie to jest takie typowo męskie narzędzie. Można wypróbować swoich sił w strzelaniu, tak pokazać klasę, pochwalić się, zaimponować kobietom. Myślę, że to było to. Lubianka jest cudowna, to fakt? To fakt. Polecam. Czym instruktorzy mogą zajmować się na manewrach? Mogą uczestniczyć w niektórych zajęciach z patrolem, pomagać im i również poznawać różne techniki harcerskie. Dokąd się druh wybiera? Wy siedzicie po grze. A co się działo na tej grze, że są mokre? Zajęcia ogółem, noszenie ludzi na siedzeniu ratowniczym i z wiaderkiem na kolanach, więc... Dosyć ciekawie było. Było bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. Różne zajęcia, różny program i każdemu podchodziły różne zajęcia i było to bardzo rozszerzone na różne sposoby. Zaproponowali mi, więc uznałem, że fajny pomysł, dlaczego by nie? Czym się tu zajmujesz? Zajmuję się głównie, jestem uczestnikiem. No, jestem po prostu. A tak to różne ćwiczenia mam. Punkty, zabawa, więc nie narzekam. Nauczyłam się maskowania, kamuflażu, przepływania pontonem. Miałam wykład z WOPR-u na temat pływania, na temat nurkowania i jeszcze był z geocachingu. Służba w tym roku była dość ciekawa, ponieważ znajdowaliśmy się na naszym terenie, lecz były też problemy z miejscowymi oczywiście, bo to nie jest baza wojskowa, tutaj każdy może się poruszać, ale obyło się bez żadnych problemów. Polecamy się na przyszłość. Pierwszy film z manewrów bardzo mi się podobał. Myślę, że bardzo mi się będą podobać następne filmy, ponieważ wy je kręcicie. Występują w nich harcerze z Chorągwi Kieleckiej, a teraz występuję w nich ja, czyli Aleksandra Bolęba z 38. Strachowickiej Drużyny Harcerskiej. No, tegoroczne manewry ROTA, no oczywiście moim zdaniem wypaliły świetnie. Uczestnicy są jak najbardziej zadowoleni. No i szczególnie należy zwrócić uwagę na zajęcia, ponieważ tutaj rozwijają nasze umiejętności bardziej harcerskie. Tego roku na manewrach zdecydowanie wszystkim się podoba, chociaż jest inaczej, jest inne miejsce, ale to miejsce również ma swój specyficzny klimat. Na manewrach jest bardzo fajnie, ćwiczymy swoją sprawność fizyczną, doskonalimy się w różnych rzeczach, na przykład w składaniu koca sposobem wojskowym. Bardzo się cieszę, że Chorągiew Kielecka zorganizowała po raz kolejny manewry w Starachowicach na zbiorniku Lubianka. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy mieli odpowiednie uprawnienia do wszystkiego, co tu się działo. Cieszę się, że przybyliście tak licznie i zapraszam w przyszłym roku.